Brakuje ci pokekońców. Chciałbyś kupić sobie medalion zmiany teamu, ale cię na niego nie stać. Czy po prostu brakuje ci miejsca na nowe przedmioty lub pokemony? Poddaj się hipnozie Pikachu i zdobądź darmowe pokekońsy już teraz. Hipnoza Pikachu. Adin, ty subskrybujesz kanał Pan Wojtek i klikasz w dzwoneczek. 2. Ty klikasz łapkę w górę. 3. Ty piszesz pozytywny komentarz. 4. Ty oglądasz film do końca. 5. Ty wygrywasz pokekoinsy jak osoba na screenie i jesteś szczęśliwy. Osoba na komentarzu subuje kanał i zostawiła łapkę i komentarz pod ostatnim filmem, dzięki czemu wygrała pokehajs. Bądź jak ta osoba i zostaw łapkę i suba, żeby wygrać. Cześć, siemanko, z tej strony Pan Wojtek, witam was w kolejnym filmie z Pokémon GO. Tym razem po dłuższej przerwie, ostatnie filmy nie były z Pokémon GO, tylko z tej nowej gry Harry Potter Wizards Unite od Niantic z bety. Dzisiaj, a właściwie to już chyba jak będziecie oglądać ten film, to przedwczoraj nawet, bo 17 maja, pojawiła się nowa fala Pokémonów z czwartej generacji. Między innymi nowy system tak naprawdę ewolucji Pokémonów, nowe lury, które działają na konkretny typ Pokémonów, czyli bardzo fajne pomysły, szczerze mówiąc. Może nie jakieś zaskakujące, jeśli chodzi o swoje mechaniki, ale całkiem fajne i troszkę sobie porozmawiam na ten temat, nie za długo może, bo skupimy się na tym, jak w najłatwiejszy sposób zrobić ewolucję Eevee w Glaceona i Eevee w Leafeona. Chciałbym też na początku zaprosić was na moje streamy, które odbywają się codziennie koło 21:00-21:30. Łapię tam widzą Pokémony, można za darmo wygrać różne fajne rajdy, łapanie Pokémonów, szukanie shiny, jakieś tam łapanie Pokémonów regionalnych pod prezentami ukryte, także polecam wpaść. Dzisiaj też na pewno będzie live koło 21:30. Także koniecznie zasubskrybujcie z dzwoneczkiem, wtedy macie większe szanse na otrzymanie powiadomienia, a jak nie, to sobie zapiszcie, bo to zawsze pewniejsze, bo YouTube nie zawsze te powiadomienia przysyła. Także zapraszam serdecznie do oglądania. Nowa fala Pokémonów, nowy event przyniósł nam nowe Pokémony dostępne na Ziko, czy też do wyklucia z jajek, takie jak Cherubi, Gible, Gebite, Barmie, Shellos i Hippopotas. Jeszcze oczywiście Garchomp też może być i ewolucje tych Pokémonów. Ponadto nowy atak Earth Power, który ma za zadanie mieć jakieś tam dodatkowe działania podczas PvP, chyba obniżające defensywę Pokémonów. Nowe lury, takie jak Glacial Lure Module, który przyciąga Pokémony lodowe i wodne, Magnetic Lure Module, który przyciąga Pokémony elektryczne, stalowe i kamienne, oraz Mossy Lure Module, który przyciąga Pokémony robacze, trujące i oczywiście trawiaste. Jeśli chodzi o te lury, to one, jeśli odpalimy i będziemy w ich zasięgu, w zasięgu Pokestopa, na którym staną podpalone, to mamy możliwość ewolucji w przypadku Glacial Lura Eevee w Glaceona, w przypadku Mossy Lura Eevee w Leafeona, w przypadku Magnetic Lura Magnetona w Magnezona i Nosepassa Probopasa. No i jako, że pojawiły się w końcu te nowe ewolucje, takie jak właśnie ten Leafeon i Glaceon, to dzisiaj właśnie pokażę wam, jak najprostszy sposób zrobić ewolucję tych Pokémonów. Ok, słuchajcie, także odpalimy sobie aplikację Pokémon GO. Tu mam przygotowane już dwie Eevee, są to Eevee Shiny, zapalone na oczywiście Comity Day'u. Z dosyć dobrym atakiem, jeśli chodzi o bazową statystykę. No i właśnie, czemu nie zrobić sobie teraz Shiny Leafeona i Glaceona? A więc w jaki sposób te Eevee zewoluować w Glaceona czy Leafeona. Pewnie pamiętacie trik nazwy imienia, tak, Pokemona, czyli po prostu musimy nazwać odpowiednią naszą Eevee przed ewolucją. Można to zrobić tylko raz, więc lepiej się zastanowić, którą konkretnie Eevee chcemy ewoluować w danego Pokemona. Wcześniej też to oczywiście można było stosować, można było znaleźć na moim kanale też film, jak ewoluować Espeona, znaczy Eevee w Espeona czy w Umbreona. Jeśli chodzi o ewolucję w Vaporeona, dla przypomnienia powiem, to jest nazwa Eevee Rainer, dla Jolteona Sparky, dla Flareona Pyro, dla Espeona Sakura i dla Umbreona Tamao. No i teraz doszedł nam Leafeon i Glaceon, czyli jak się można było spodziewać, też ten sam trik, można powiedzieć taki easter egg troszeczkę w Pokémon GO. Gdzieś tam został wprowadzony, no bo on nam oczywiście nawiązuje do Pokémonów jako samej serii, te nazwy tych konkretnych Eevee, które są wymagane. A więc tak, może najpierw zrobimy sobie Leafeona,
Do Lifiona musimy Eevee nazwać Linnea. Tutaj, żeby się nie pomylić, Linnea. Ok. I teraz zobaczcie. Kiedy nazwę Linnea, pojawia nam się już w ewolucji, że otrzymamy Lifiona po ewolucji. Widzicie? Gdy zmienię troszeczkę tą nazwę na przykład na Linne, ok, to przy ewolucji jest znak zapytania. Bo wtedy ten Pokémon by się zewoluował albo w Vaporeona, albo w Jolteona, albo we Flareona, tak? Bez żadnych tam trików. A jeśli nazwiemy w ten sposób naszą Eevee, oczywiście to działa tylko i wyłącznie raz, to otrzymamy właśnie Lifiona i będzie to Lifion Shiny. Także lecimy z ewolucją numer 1. Potem może zrobimy sobie jakiś teścik w gymie mały, jeśli chodzi o te Pokémony. Warto było zabrać sobie dużo na tych właściwie dwóch dniach społeczności, jeśli chodzi o Shiny Eevee, no bo też oczywiście można było się domyślić, że kolejne ewolucje, że tak powiem, zostaną wprowadzone dosyć szybko. Troszkę długo się ładowała ta animacja, ale całkiem ładnie wygląda ten Lifion Shiny, taki troszeczkę ciemniejszy, jakby o zwiększonym kontraście głównie. Całkiem fajnie się prezentuje. Jeśli chodzi o ataki, to mamy Quick Attack i Energy Ball. Pewnie mogłoby być trochę lepiej, ale nie ma co narzekać też. 1721 CP, no to nie jest jakoś bardzo dużo, ale te Eevee też nie były jakoś super wzmocnione, nie miały super CP, ani jedna, ani druga. Dobra, teraz zrobimy sobie Glaceon. Oczywiście i Lifion, i Glaceon są to bardzo silne Pokémony. Jeśli chodzi o swoje typy, Glaceon w ogóle jest bardzo potężny, dlatego polecam głównie na Glaceona przeznaczyć jakąś naprawdę dobrą Eevee z dobrym IV lub CP. No i dla Glaceona to jest nazwa Rea. Bardzo krótka, 3-literowa. I też nam się znowu pojawiło tutaj przy ewolucji, że będzie to kolejny wpis, no i jakiś tam cień Glaceona, tak? I to będzie znowu Glaceon Shiny. Także nie ma co czekać, robimy kolejną ewolucję. Pyk, pyk, pyk. Może tym razem się załaduje od razu nasz... O, super obiekt jest. Glaceon Shiny już zarejestrowany w Pokédexie. Całkiem fajnie się prezentuje, troszeczkę wyższe CP, 1815. Ataki to Frost Breath i Icy Wind, czyli pewnie też do zmiany ten Icy Wind. Najlepsze ataki dla Lifiona to Razor Leaf, on ma się trochę Quick Attack, więc do zmiany Fast Attack. No i jeśli chodzi o Charge, to chyba najlepszy będzie albo Solar Beam, albo Leaf Blade, ale chyba Solar Beam lepszy. Tak, Solar Beam i Razor Leaf no, najprawdopodobniej. Także oba taki chyba najgorsze, jakie mogły być u tego Lifiona mojego. A jeśli chodzi o Glaceona, to max CP to jest 3126, atak 238, 205 defensa i 163 staminy. Bardzo potężny Pokémon. Najlepsze ataki to będzie Frost Breath, czyli mamy dobrze, bo tam Ice Shard to gorszy. No i mamy do tego Avalanche, Ice Wind i Ice Beam. Więc Avalanche. No to Ice Wind do zmiany na Avalanche i będzie całkiem niezły, shiny tutaj Glaceon. Oczywiście mogłem zrobić ewolucję zwykłych Eevee zamiast tych shiny. Ale chciałem tutaj dla efektu takiego może, no nie wiem, też rejestracji w Pokédexie, tego takiego momentu, że jednak te Pokémon dopiero się pojawiły, zrobić tutaj na odcinku dla Was ewolucję Shiny tych Pokémonów i pokazać, jak wyglądają w ten sposób, bo też pewnie nie każdy z Was będzie mógł sobie taką ewolucję wykonać póki co, no bo nie każdy ma te Eevee odłożone z eventu, nie każdy też łapał na Complete Day'u z Eevee, więc to oczywiście normalne. A tu przy okazji mogliście sobie zobaczyć, jak to tam dokładnie się prezentuje. Oczywiście normalny Eevee byłoby bardziej warto zrobić, bo mam też jakieś tam lepsze przygotowane. CP powiedzmy nawet 900 coś, także te Glaceony i Lifiony miałyby zbliżony CP do tego maksymalnego ostra. Tutaj no power upu troszeczkę to wymaga, tak? Także co, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Mam nadzieję, że był dla Was przydatny, pomocny. Gdzieś tam pokazał, jak te ewolucje sobie wykonać. Tu mi zniknęły te Pokémony z ulubionych po ewolucji. To dosyć ciekawe. Okej. Okay. Już są po odświeżeniu. Chyba jakiegoś odświeżenia wymagało. W każdym razie mamy i Lifiona. O, Lifiona i Glaceona w wersji Shiny. Ataki do zmiany. CP też nie powala. Na razie nie wiem, czy będę je tutaj power-upował
Zobaczę, czy uda mi się ogarnąć, bo oczywiście ile chcemy Lifionów czy Glaceonów można sobie ogarnąć w ten sposób, że odpalamy tego Lura, tak? Albo tego Glacial, albo tego Mossy, tak? W przypadku Lifiona Mossy, w przypadku Glaceona tego Glacial. No i robimy wtedy ewolucję Eevee, kiedy jesteśmy w zasięgu tego Lura odpalonego. Polecam sporo sobie Glaceonów przygotować, bo lodowych Pokemonów nie ma dużo bardzo potężnych Pokemon Go. Ostatnio troszeczkę ich doszło, ale jednak Glaceon jest naprawdę bardzo, bardzo silny. Lifion też, bo Tregastych też, kurczę, nam brakowało troszeczkę. Ale teraz już wydaje mi się, że też jest znacznie lepiej wraz z nowymi generacjami, jeśli chodzi o różnorodność tych Pokemonów, nawet w tych gorszych typach, gdzie te Pokemonów tam zbliżonych do tamtego CP 4000 czy nawet 3500, no brakuje. Także dzięki za wytrwanie do końca, zapraszam Was na moje streamy, które odbywają się codziennie, można tam wierzyć różne fajne prezenty, łapanie Pokemonów za darmo, robienie rajdów, jakieś tam Pokemony regionalne, nie tylko, także zapraszam bardzo serdecznie. Streamy są praktycznie codziennie, koło 21:00-21:30. Także polecam zasubskrybować i łapeczkę w górę zostawić pod filmem. Przy okazji możecie te Pokécoinsy wygrać, o których oczywiście była mowa na samym początku. No i co? Trzymajcie się, dzięki za wytrwanie do końca. Na razie, cześć!